Nie jest mi dobrze. Dzieci nie uważają na lekcjach. Muszę się ciągle gniewać. Dużo mam różnych zmartwień. Ojca ani mamy już nie mam. Więc dobrze. Zacznę teraz myśleć na odwrót. Co bym zrobił, gdybym znów był dzieckiem? Nie takim zupełnie małym, ale żeby chodzić do szkoły, znów bawić się z chłopakami. Gdybym znów był dzieckiem, chciałbym pamiętać, wiedzieć, umieć wszystko, co teraz wiem i umiem. I żeby nikt się nie domyślał, że już byłem duży. A ja niby nic. Udaję, że jestem takim samym chłopakiem, jak wszyscy. Mam ojca i mamę i chodzę sobie do szkoły. Tak byłoby najciekawiej, najlepiej. Przyglądałbym się tylko i tak by było śmiesznie, że mnie nikt nie poznaje. Westchnąłem ciężko, głęboko. Czy już trudno, przepadło. Nikt nic nie poradzi. Nigdy już dzieckiem nie będę. Nic tu żal nie pomoże. Ale jak tak westchnąłem, zrobiło się nagle ciemno. Zupełnie ciemno. Nic nie widzę. Tylko dym jakiś. Aż w nosie kręci. Zaskrzypiały drzwi. Przestraszyłam się. Jakieś maluśkie światełko się pokazało. Jak gwiazdka. Kto to? A gwiazdka płynie przez ciemność i coraz bliżej do mnie. Już koło łóżka, już na poduszce. Patrzę, a to maleńka latarka. A na poduszce stoi mały człowieczek. A na głowie ma czerwony, wysoki kapelusz. I siwą brodę. No, krasnoludek. Tylko zupełnie mały, jak palec. Jestem. Uśmiecha się i czeka. I ja się uśmiechnąłem. Bo myślałem, że mi się tak śni. Dorosłemu też się czasem przyśni dziecinny sen, że aż się dziwi, skąd to się wzięło. Wezwałeś mnie, mówił, a teraz nie wierzysz? I zaczął bujać latarką. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie wierzysz, mówi. Dawniej ludzie zajmowali się czarami. Teraz w czarnoksiężników, w krasnoludki i wróżki wierzą tylko dzieci. Buja latarką i kiwa głową, a ja boję się nawet ruszyć. Powiedz jakieś życzenie, spróbuj, co ci to szkodzi? Poruszyłem ustami, żeby się go zapytać, a on już się domyślił, już wie. Wezwałeś mnie westchnieniem tęsknoty. Ludzie myślą, że zaklęcia to koniecznie muszą być wyrazy. A nie, a nie. No patrz, mówi krasnoludek. Patrz, jakiś ty uparty. Śpiesz się, bo sobie pójdę. Mnie nie wolno być długo. Będziesz potem żałował. Już nawet chcę powiedzieć życzenie, ale nie mogę. Może już jest tak na świecie, że łatwo mówić, jeśli tak sobie pragnie. A trudno, jeśli chce się bardzo. Widzę, że krasnoludek zmartwiony. Żal mi go, ale nie mogę. No, pozostań w spokoju. Szkoda. I już odchodzi. I teraz dopiero powiedziałem cicho i prędko. Chcę znów być dzieckiem. Wrócił. Zakręcił się jakoś i latarką prosto w oczy. I coś powiedział, ale nie słyszałem. Nie wiem, jak wyszedł. A kiedy się rano obudziłem, pamiętałem wszystko. Rozglądam się ciekawie po pokoju. Nie, nie śniło się wcale. Prawda.